Kilkunastoletnia gehenna owiec z Wrocławia dobiega końca. Przypomnijmy w skrócie przebieg wydarzeń. 19 kwietnia 2012 roku Straż dla Zwierząt w Wałbrzychu otrzymała zgłoszenie o przetrzymywanych owcach w bardzo złych warunkach. Po tym, co zobaczyli inspektorzy Straży dla Zwierząt, nie było wątpliwości, że należy natychmiast złożyć wniosek do prezydenta miasta Wrocławia o odebranie właścicielowi zwierząt. To Wrocław nie ma funkcjonariuszy, którzy by się znali na zwierzętach. Tylko trzeba było przyjechać z Wałbrzycha. Aby dokładnie zbadać sprawę, przeprowadzono wizję lokalną, na której pojawili się pracownicy Urzędu Miejskiego z Wrocławia, powiatowy lekarz weterynarii, przedstawiciele ochrony środowiska oraz inspektorzy Straży dla Zwierząt. Ten koszmar trwa już kilkanaście lat, dlatego mieszkańcy z niecierpliwością czekali na informacje ze strony urzędników, ponieważ to od ich decyzji zależy, czy sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał. Ale urzędnicy nie potrafią z ludźmi rozmawiać, tylko się odwracają i nikt nic nie powie. Powiedzi, to że nie oni jest mają pierwszy tutaj raz, jak nam tutaj są urzędnicy u nas. W tej sprawie inspektorzy Straży dla Zwierząt wywierają ogromny nacisk na urzędników. Zostały tutaj naruszone przepisy, wymieniłem konkretne przepisy ustawy o ochronie zwierząt i stwierdziłem, że w związku z naruszeniem tych przepisów istnieje przesłanka do odebrania zwierząt. Zwierzęta są zaniedbane, są niestrzeżone, są nieczyszczone racice. To, co mówiliśmy ostatnio. Niektórym zabierają, a temu nie potrafią. Nikt nic nie potrafi zrobić. Jednak oprócz nacisków wałbrzyskie strażniczki same zaoferowały pomoc w zorganizowaniu nowego miejsca dla owiec, w które będzie można przewieźć zwierzęta, a tym samym zapewnić im odpowiednie warunki. Czekamy na decyzję prezydenta miasta Wrocławia, a o przebiegu sprawy będziemy Państwa informować na bieżąco.